I rozpoczęli. Przekonacie Lady Joanna. Środkiem toru ruszyła Najefa, chyba z zadaniem poprowadzenia gonitwy dla kolegi ze stajni. Tak czy owak, Najefa troszkę odskoczyła rywalom. Dalej Lady Joanna, Gryfon, Bat Eater, ostatni Zanzili Passion. Tempo takie dosyć przyzwoite, ale nie za mocne. No, pamiętajmy, bieżnia jednak dosyć miękka. Najefa z przewagą nad Lady Joanną, Gryfonem, razem galopują Bat Eater i Zanzili Passion. Na miejscu ostatnim, ale strata nie jest aż tak duża. Wciąż Najefa przed Lady Joanną, klacze wypuszczone na front. No, tempo jednak wolne, wydawało mi się, że jest troszkę szybciej. Dalej Gryfon, Bat Eater i Zanzili Passion. No to tempo może już teraz tylko wzrosnąć. Wciąż pierwsza Najefa, za nią Lady Joanna. Klacze wprowadzają całą stawkę teraz na łuk. Polem ruszył się troszkę mocniej Bat Eater, zepchnął go teraz Gryfon mocno na zewnątrz. Zanzili Passion też tutaj chyba jeździec zamierzał iść szeroko, no ale skoro tworzyła się droga przy kanacie, to z tego skorzystał. Tempo wzrosło, ale niewiele. Będzie jednak wyścig na końcówkę. Najefa, Lady Joanna, Gryfon, Zanzili Passion, krok w krok z Bat Eaterem, jedną długość straty do tej trójki. I konie za chwilę wyjdą na prostą, 500 metrów do celownika. No, Najefa chyba spełniła już swoje zadanie, ale klacz dalej dzielnie się broni. Przy kanacie Zanzili Passion, polem Gryfon i bardzo ładnie polem finiszuje Bat Eater. W tej chwili cała piątka razem, jeszcze wszyscy się tutaj liczą w grze. Lady Joanna teraz minimalnie na prowadzeniu, jeździec użył bata, odskoczyła troszkę od Gryfona. Lady Joanna i Gryfon, Gryfon teraz troszkę przyspieszył i za chwilę w celowniku Gryfon minimalnie lepszy od Lady Joanny. Najefa chyba na miejscu trzecim, dalej Zanzili Passion i Bat Eater.